Siemanko, pokażę kolejne łatwe kopiowanie aut wymagania. To jeden znajomy potrzebny nam na chwilę auto od Benego, znaczy motor od Benego, który można ulepszyć w arenie, auto, które chcemy kopiować i pełną arenę aut na stratę. Akurat to kopiowanie wymaga od nas tablic iFruta, dlatego ci, którzy ich nie mają, niech się nie zaglicza, nie zabierają. Pojazd od Benego, no motor, bo tania wersja jest, przynajmniej do ulepszenia go na wersję Benego, bo ten hajs nam zabierze. Ale teraz tak, opuszczamy arenę obojętnie jakim pojazdem, no byle nie tym, który będziemy kopiować i byle nie tym motorem. Znajomy po prostu, ja to robię na Xboxie. PS4 może używać Anawaka, ja muszę tu na Xboxie użyć znajomego. Znajomy wsiada do naszego auta, w nim siedzi i odpala nam przez telefon na przykład rzutki. Zakładka, szybka akcja, rzutki, znajomi w sesji i on tam czeka, siedzi, będzie miał dobieranie graczy. My wracamy do areny, wsiadamy na ten motor od Benego, to jest ten, który można go ulepszyć na modyfikację Benego. Klikamy strzałkę w prawo. Polecam to robić na B1 lub B2 poziomach, bo trwa to szybciej, nie ma tej scenki wjeżdżania na warsztat, dlatego to przyspieszy wam glitch. Ale wykupujemy tą modyfikację od Benego, te 196 tysięcy wam zabierze, nic się nie stało. Znajomego wyrzuca z auta, my klikamy pauzę, teraz klikamy guzik A i na tym komunikacie, czy chcemy go ulepszyć, dołączamy do znajomego. Gracze PlayStation mogą dołączać do Anawaka, a ja dołączam do tego znajomego tu, który mi odpalił te rzutki. Klikam dołącz do gry. Jak będę miał pierwszy komunikat, teraz ja klikam bardzo szybko dwa razy, trzy razy A na Xboxie. Jak kliknę, mówię znajomemu, żeby wszedł w zakładkę szybka akcja, zamknął dobieranie graczy. Ja dostanę komunikat, że sesja została zamknięta, wróć do GTA Online i też go potwierdzam. Zrobione. Znajomy opuszcza sesję, jest już nam do niczego niepotrzebny. My jesteśmy bez motoru, motoru nie będzie też widać tutaj go w garażu. Wszystko się udało. Znajomy teraz opuszcza sesję, tu nad minimapą widać, że opuszcza grę SHLS. Bomba. Teraz przechodzimy już do kopiowania. Jedyne co musimy zrobić, to podbiegamy do niebieskiego kółka. Dajemy tą strzałkę w prawo, zaznaczamy nasze easy, zamieniamy za pojazd na stratę. Bang, bang. Teraz napisane easy shock, stoi elegy. Jest elegy R8, stoi easy. No to wsiadamy do tego easyka. Klikamy strzałkę w prawo, żeby wjechać na warsztat. Zmieniamy w aucie cokolwiek. Dlatego mówię, no szybciej by to trwało, robiąc to na poziomie B1, czy tam B2, B3, nie wiem jakie to są poziomy w tej arenie, ale przynajmniej tam nie byłoby tej animacji wjazdowej, wyjazdowej. Strata czasu. Tak możecie sobie zamienić całą arenę. Druga kopia, to samo. Strzałka w prawo znowu. Za to easy, które wygląda jak easy, zamieniamy za jakieś darmowe elegy. Zamienione. Wychodzimy znowu. Wsiadamy do tego naszego easyka, który opisany jest elegy RH8. To samo. Strzałeczka w prawo, wjeżdżamy na warsztat, zmieniamy w cokolwiek, wyjeżdżamy na zewnątrz, znaczy wracamy tu, wychodzimy z tuningu. Jak zakopiujemy sobie cały garaż, możecie zamieniać auta miejscami między poziomami, z tego punktu G, tu z tego poziomu warsztatu możecie zamienić za auto nawet na B1, na auto B2. Ważne, że wasze easy stało tu, do którego ciągle wsiadacie. Jak już skopiujecie wszystkie, jedyne co musicie zrobić, to wyjść, wysiąść, najlepiej zapisać grę zmianą stroju i zwyczajnie kliknąć start online, odszukaj nowa sesja. Odszukacie nową sesję, załaduje was wszystkie te tutaj jak u mnie, wszystkie te elegy RH8 zamienią się na easy.
jest kopiowanie, bardzo łatwe, bardzo szybkie. PS4 mówię, no znajomy musi siedzieć w aucie, oni dołączają do Anawaka, który jest na sesji prywatnej, oni tam mogą dołączać. No Xbox bez zaproszenia już nie może dołączyć na sesję dla zaproszonych, dlatego tu ziomek niech najlepiej wam odpali te rzutki, macie komunikat, mówicie mu o tym, żeby zamknął dobieranie graczy, a wy pospamcie chwilę ten guzik A na Xboxie. No i całe kopiowanie, dlatego pół solo poznajemy tylko pomaga nam w jednym momencie się zgliczować, opuszcza sesję, resztę robimy sami. Później pokażę jeszcze kopiowanie już bez Stabliza i Fruta, to nawet i ci, którzy ich nie mają, będą mogli z tego skorzystać. Pozdrawiam, elo!